napić się wódki z pingwinami. To cel, który postawił sobie w roku 2013 Faza, twórca kanału Przez Świat na Fazie. Marzenie udało mu się zrealizować niecały rok temu, no ale trzeba dodać, że Chile to nie jedyna podróż, w którą Faza zabrał swoich fanów z YouTube. Faza rozpoczął swoją działalność niecały rok temu. Celem nadrzędnym było napicie się wódki z pingwinami na Antarktydzie. Podróż miała być realizowana przy pomocy autostopa i w tym wypadku koniecznego tak zwanego jachtostopa. Ostatecznie wódki z pingwinami się napił, ale w Chile. Jego kanał na Facebooku śledzi już ponad 50 tysięcy osób, a filmiki z YouTube'a zgarniają średnio około 200 tysięcy wyświetleń, ale nic w tym dziwnego, bo Faza to podróżnik, który przy podróży low cost może zabrać Was do Meksyku, Albanii, na Wyspy Zielonego Przylądka, Kostarykę czy do Iranu.